Witaj. Mam na imię Sebastian. Jestem konsultantem strony www.depilacja.kokosz.eu. Za chwilę przedstawię Ci pierwszą część kursu o depilacji olejem z kokosza, czyli jak na zawsze pozbyć się niechcianych włosków. Na początek opowiem Ci historię mojej przyjaciółki Ewy. Ewa od zawsze miała problemy z włoskami. Mocny wąsik, pojedyncze ciemne włosy na policzkach oraz inne objawy. Grube i ciemne włosy na nogach, strasznie się tego wstydziła. Miała też inne charakterystyczne objawy. W stylu trzecie zęby, zęby mądrości, mocny układ kostny oraz wyniki badań wskazujące na podwyższony poziom testosteronu. Co mają kości wspólnego z włosami? Zapewne zadajesz sobie takie pytanie. Otóż objawy te wskazują na hirsutyzm. Poucza nas o tym endokrynologia oraz staroindyjska medycyna Ajurveda. Wiadomo, takie rzeczy nadają się do leczenia u endokrynologa, ale my skupiamy się na samym objawie, jakim jest niepożądane u kobiety nadmierne owłosienie ciała. Ewa depilowała nogi za pomocą depilatora, ale niestety miała ciągle wrastające włoski i trudno gojące się podrażnienia skóry po depilacji. Ewa nie chciała często golić nóg, bo wiadomo, że to wzmacnia włosy. Nie chciała też wydawać pieniędzy na depilację woskiem w gabinecie kosmetycznym. Kiedy powiedziała mi o swoich problemach, zaproponowałem jej kurację olejem krokoszowym. Ewa zgodziła się po niedługim czasie, stwierdziła, że podrażnienia szybciej się zagoiły. Po dłuższym stosowaniu przyznała, że włoski na nogach stały się cieńsze i bardziej miękkie. Aby zapobiec wrastaniu włosków, musiała wykonać peeling raz do dwóch razy w tygodniu. Po zagojeniu się podrażnień, Ewa zdecydowała się na depilację woskiem. Problem z wrastającymi włoskami zniknął całkowicie. Ewa cieszyła się, że nie musi już golić nóg ani leczyć podrażnień po depilatorze. Najbardziej cieszyło ją, że włosków odrasta coraz mniej i odrastają one coraz wolniej. Do tego są jeszcze dużo cieńsze. Chcesz dowiedzieć się, jak Ewa osiągnęła swój cel i jak zmierza do dalszej eliminacji zbędnych włosków? Zapewne ciekawi Cię, jak działa olej krokoszowy i jak można go stosować, aby przy jak najmniejszym zaangażowaniu osiągnąć jak najszybsze efekty. Wejdź na specjalistycznego bloga o depilacji i poczytaj więcej o niezwykłym oleju z krokosza. www.depilacja.kokosz.eu. Prawdopodobnie nie będziesz musiała przechodzić tego co Ewa, bo jej przypadek był super ciężki. Dlatego szybciej osiągniesz swój cel, jakim jest stopniowa eliminacja zbędnego owłosienia. Osobiście polecam Ci stosowanie oleju z krokosza, bo na przykładzie mojej koleżanki przekonałem się, że przynosi on efekty. Ale musisz wiedzieć, jak się do tego zabrać, aby on zadziałał w Twoim przypadku. Kluczem jest poznanie, jak stosować olej, jak i kiedy depilować poszczególne części ciała. Dowiesz się tego z unikalnego podręcznika pod tym olej z krokosza w depilacji. Jak na zawsze pozbyć się niechcianych włosków. Jeśli jeszcze się nie zapisałaś, wejdź na stronę www.depilacja.kokosz.eu /odepilacji.html i wpisz swój adres e-mailowy. Zapraszam, cześć, do zobaczenia na kolejnych lekcjach.